Prawdopodobnie jest to Adam Nowicki. Na 100% to mi podpowiadają, że ma numer 1, a jeżeli numer 1, to Adam Nowicki, Gostyń. Czy będzie rekord? Rok temu 30 minut 14 sekund, teraz będzie, na... prawdopodobnie będzie rekord. Prosimy o zejście z bieżni. Duże brawa do Adama, Adam dajesz. Adam, idziesz, dajesz! Będzie rekord, będzie nowy rekord! 29, 56, 57, dajesz, Adam! Brawo, Adam! Adam, dajesz, brawo, Adam! Brawo! Proszę Państwa! Ustanowiony nowy rekord przez Adama Nowickiego z Gostynia! Zwycięzca 34. Ogólnopolskiego biegu imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Adam Nowicki! W czasie 30 minut i 6 sekund, ale już do mety dobiega kolejny zawodnik. Nie ma pełną pamięć. Miejsce drugie dla pana Mykolasa, który zdobył czas 30 minut i 21 sekund. Drugie miejsce dla pana Jakimczuka z Ukrainy, który, jak już wspomniałem, zdobył drugie miejsce z wynikiem 30 minut i 21 sekund. Ale przypomnijmy, że zwycięzcą tego 34. biegu imienia Edmunda Bojanowskiego jest pan Adam Nowicki z czasem 30 minut i 6 sekund. Czekamy na kolejnych uczestników. Mamy, proszę Państwa, kolejnego zawodnika. Jest to trzecia pozycja w klasyfikacji generalnej, a za chwilę podamy Państwu, kto to będzie. Numer 290. Numer 290. Jest to pan Olejnik Paweł, który zdobył trzecie miejsce z czasem 31 minut i 55 sekund. Zatem, szanowni państwo, mamy trójkę finalistów dzisiejszego biegu, 34. biegu imienia Edmunda Bojanowskiego w Piaskach. Jak możemy zauważyć, trójka zwycięzców była bardzo oddalona od pozostałej ekipy, ponieważ mamy dużą przerwę, zatem czekamy na kolejnych. I widzę już, kto się biega. Jest to kolejny zawodnik, który prawdopodobnie zdobędzie czwartą pozycję dzisiejszej konkurencji. Wielkie brawa. Ostatni zakręt i już będziemy mieli zajęte czwarte miejsce. Wielkie brawa. Duże brawa, proszę Państwa. Czwarta pozycja w 34. ogólnopolskim biegu Edmunda Bojanowskiego. Czwarta pozycja jest dla pana Mustaszenki, który zdobył czwarte miejsce w kwalifikacji generalnej z wynikiem 33 minut i 25 sekund. A ja przypomnę, że pierwsze miejsce dzisiejszego biegu zdobył pan Adam Nowicki z Gostynia z wynikiem 30 minut 6 sekund. Drugie miejsce zdobył pan Jakimczuk, który jest przedstawicielem Ukrainy z wynikiem 30 minut i 21 sekund. Oraz pan Olejnik Paweł, również przedstawiciel Ukrainy, z wynikiem 31 minut i 55 sekund. A my witamy już kolejnych zawodników, którzy biegają na bieżnię i którzy
już za chwilę przekroczą linię mety. Ostatnia prosta, walka o piąte i szóste miejsce trwa do samego końca. Czy będzie egzekwo, czy będzie jeden, jest zwycięzca tego pojedynku, Bark Bark. Ostatnie siły, ostatnia prosta, walczymy do samego końca. Kto? Kto? I musi mi pomóc komputer, bo sam nie mogę ocenić. Piątym miejscem pan Zagórny Marcin z wynikiem 34 minut i 52 sekund, a szóste pan Blachodir również z wynikiem 34 minut i 52 sekund. A zaraz za nimi pan Wenderski Wojciech z Krokna z wynikiem 35 minut i 1 sekundy. Na mecie witamy kolejnych zawodników. Biega zawodnik z numerem 304. Pan Bosy Daniel z Kościana z wynikiem 35 minut i 24 sekund. Różnica niewielka. Walczą wszyscy do samego końca, bo tak jak mówiłem na początku, tutaj walczymy o każdą sekundę. I witamy kolejnych zawodników na naszym stadionie. Kolejna dwójka. Za chwilę dowiemy się, jakie to numery startowe i podamy państwu nazwiska zawodników. A do mety zbliża się kolejny zawodnik. Jest na ostatnim wirażu. Wychodzi na ostatnią prostą. Zawodnik z numerem 187 przekroczył linię mety. Dziękujemy bardzo. Duże brawa, proszę państwa. A jest to pan Miaskowski Dawid z Leszna, który przekroczył linię mety. I kolejna dwójka, kolejny zawodnik 273 oraz 308. Duże brawa, proszę państwa, dla was. Jest nas już coraz więcej na mecie. Coraz więcej 287 uczestników, którzy wybiegli na początku linii mety, linii startowej. Powoli dobiegają już wszyscy. Pan z numerem 198. Pan Janowicz Roman. I proszę państwa, kolejny zawodnik oraz kolejna, pierwsza chyba zawodniczka, która zbliża się do mety, jest na przedostatnim wirażu na przeciwległej prostej już teraz. I duże brawa, proszę państwa. Pierwsza zawodniczka, która przekroczyła linię mety, to pani Natalia Nagmilniak. Numer 203. I kolejna zawodniczka. Za chwilę na ostatniej prostej się pokaże. I witamy kolejny zawodnik, numer 69. 37 minut i 44 sekundy. I numer 292, kolejna zawodniczka jest na linii mety. I zawodnik numer 197. Pan Marcjanek Łukasz ze Szczytna wbiega. I numer 82. Ze Szczytnej. Przypominam zawodnikom, że czekamy na oddanie chipów. Są specjalnie ustawione kosze, gdzie należy te chipy odłożyć. 38 minut biegu. Proszę państwa, otrzymuję informację od punktu pomiaru czasu, że za chwilę zawodnicy dostaną SMS-a ze swoim uzyskanym czasem w 34 biegu Edmunda Bojanowskiego. No tak, 284 na mecie. Pan Misztar Sławomir z Poznania z czasem 38 minut i 44 sekund. Adal Bieżni, witamy kolejnych zawodników, kolejnych uczestników. A metę przekracza numer 152. Pan Zając Mateusz z Garzyna, 38 minut i 59 sekund. To był jego czas. I
I witamy kolejnych zawodników, numer 218 i numer 90. Dziękujemy bardzo. I kolejny zawodnik, proszę Państwa, numer 94. Dziękujemy bardzo. I do mety zbliża się następny zawodnik, numer 260. Bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo. I kolejny zawodnik, numer 21. Numer 21, pan Skalski Mateusz, który osiągnął wynik 39 minut i 54 sekundy. A już niedługo na linii mety przywitamy kolejną uczestniczkę dzisiejszego biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. Zawodniczka za chwilę pojawi się na ostatniej prostej przed metą. Prosimy o brawa. A jest to zawodniczka z numerem 310. Numer 310. Dziękujemy bardzo. Pani Kołacka Małgorzata ze Śremu biegła na linię mety z wynikiem 40 minut i 37 sekund. A już na linię mety dobiega kolejny zawodnik z numerem 169. Zawodnik numer 81 i 140. Kolejni zawodnicy to numer 287, 219 i 120. Szanowni Państwo, jest nas coraz więcej. Coraz więcej osób dobiega, pokonuje ten... A do mety zbliża się zawodnik numer 19. 10 kilometrów. I 270. I numer 265. Witamy na mecie. Numer 182. Jurek Janowicz, wielokrotny uczestnik naszego biegu. I numer 3, proszę Państwa. Do mety zbliża się zawodnik numer 194. I proszę Państwa, do mety zbliża się mieszkanka Piasków, Marlena Nowacka. A na mecie mamy zawodnika numer 190, 121 i 28. I Marlena Nowacka. Proszę Państwa, duże brawa. 223 Marlena Nowacka, Piaski. Dziękujemy bardzo, Marlena. Pani Marlena Nowacka, 290. Z wynikiem 42 minut. 228. I proszę Państwa, kolejni zawodnicy zbliżają się do linii mety. To numer 114. Numer 231, ale zawodnik bez numeru. Nie, numer jest z boku, 174. 208, 96, 12 i numer 18. Coraz na. A z numerem 96 pan Mariusz Marciniak. Jest zmęczenie. Za nimi było 10 kilometrów. Kolejna pani numer 212. Zawodnik numer 129 i 165 oraz 286. Do mety zbliża się numer 51. 289 i 209. Numer 23. Duże brawa, proszę Państwa. Zawodnik z Gostynia. Pan Raszewski Grzegorz. Glas Gostyń. I kolejni zawodnicy numer 44 zbliża się do mety. Duże brawa, proszę Państwa. Numer 44. I walka do samego końca. Numer 205. 72, 93, 259 oraz 222. A tuż za nimi biega zawodnik z numerem setnym, a już za nim zawodnik z numerem 314 oraz numerem 255. Jakuszek Krzysztof Piaski. 314, 255. Kolejny mieszkaniec Piasków. Brawo, Jesiu!
Już w linię mety przekroczył zawodnik numer 89, 176, 50. Kolejna kobieta, numer 83 na linii mety, 104. Kolejny Jakuszek z Piasków. Mety przekroczyła zawodniczka z numerem 210, pani Ludwiczak Alewska z Gwiezdy. I numer 267 przekroczył linię mety. Pan Ceranka Hubert z Gostynia. I kolejna zawodniczka, numer 221. I Dariusz Naskręt, radny gminy Piaski, numer 111 na mecie 34 biegu imieniem Edmunda Bojanowskiego. Numer 302 zbliża się do mety i numer 41. Numer 227 jest na linii mety, numer 35 i kolejna zawodniczka numer 22. Szanowni Państwo, ponad 20 stopni, słońce na samej górze, co sprawia, że jest bardzo gorąco, 10 km za nami. I 147, zawodnik z takim numerem przekroczył linię mety i kolejna zawodniczka numer 17. A już do mety zbliża się zawodnik z numerem 40, 126, 43 oraz zawodniczka z numerem 40. Jaskulski, Piaski, firma 4 Gary, numer 126 i 42, kolejna zawodniczka, a linię mety przekracza za chwilę 167 i numer 67, zawodniczka numer 10, duże brawa. I 184, kolejna kobieta na linii mety, 136, 99 i 50 na linii mety, numer 316. Dziękujemy bardzo. A zaraz za nimi biega zawodnik z numerem 103, tuż za nim 282, 159 oraz 5. I kolejny zawodnik numer 196. Przybiegłych zawodników prosimy od razu, aby zeszli z bieżni. I kolejna grupa zawodników numer 235 na linii mety, numer 61, numer 117. 66 oraz 25 w tej chwili przekroczył linię mety i numer 153 melduje się na mecie 34 biegu, numer 27. Dziękujemy bardzo. 246, zawodnik bez numeru, 283, 92, 26 i 189 zbliża się do mety. Kolejny zawodnik oraz zawodniczka numer 185. 47 minut biegu za nami, ale nieważne. Ważne jest to, abyśmy się wszyscy na nowo spotkali tutaj na linii mety, na którą właśnie wbiega zawodnik z numerem 229 i 253. I kolejni zawodnicy numer 249 i 256. Numer 108, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakim sprintem pokonał ostatnie metry. Numer 47, numer 230 jest na linii mety. Proszę Państwa, ja przypominam wszystkim zawodnikom, aby zwracali chipy, które dostali na starcie, ponieważ po zakończeniu dekoracji losowane będą nagrody właśnie z tych chipów, które zawodnicy posiadali i zwrócili organizatorom. Także zwracamy chipy do tych koszyków, które są ustawione na bieżni. Numer 33. Kolega Mariam. Numer 311 i 263, numer 149 i kolejna zawodniczka z numerem 303 melduje się na linii mety. 214, następna pani, która przekroczyła linię mety, numer 264, duże brawa.
Proszę Państwa, dwóch zawodników, numer 8 i numer 13. Tu musi rozstrzygnąć fotokomórka o kolejności miejsc, a czas jest 49:21. Kolejny zawodnik 297. Witamy na linii mety, numer 294. Do linii mety zbliża się zawodnik z numerem 156, a tuż za nim zawodnik z numerem 275 oraz wielkim sprintem ostatni pchnie się numer 166. Oraz 275 na linii mety, 97 za chwilę przekroczy linię mety i numer 143. Witamy serdecznie na mecie. Numer 87, a proszę Państwa, proszę zobaczyć jaka walka, numer 70-73. Zwyciężył zawodnik z numerem 70, który wygrał tylko z numerem 73 o 1 sekundę. Jedną setną sekundę. Tak, o 1 sekundę. Numer 60 i numer 39 i 139. Witamy serdecznie na mecie. A do mety zbliża się zawodnik z numerem 315 i zawodniczka z numerem 157. Zmęczenie na twarzach, ale i wielka radość, że się udało, że się dobiegło, że 10 km jest za nami. I kolejnego uczestnika witamy na linii mety. Zawodnik z numerem 281. A tuż za nim biega zawodnik z numerem 68. 51 minut i 22 sekundy biegu za nami. Wciąż witamy kolejnych przybyłych uczestników 34. ogólnopolskiego biegu imienia. Zawodnik numer 277 w tej chwili przekroczył linię mety. Kolejny zawodnik numer 109 i numer 211. Kolega Michalak. Pochodzi z Grabonoga, wychowanek szkoły w Grabonogu. Numer 105, numer 115 i numer 124 i 55 ramię w ramię pokonali. I proszę Państwa, duże brawa. Numer 25 zawodnik i numer 148 przekroczyli linię mety. Duże brawa dla tego zawodnika z numerem 25. To prawdopodobnie nasz najmłodszy uczestnik. Tak jest. Numer 74 i 175 na linii mety. Numer 141, również 269 i numer 6. 79 i numer 305, 56. I proszę Państwa, kolejni zawodnicy, 116, zawodnik 272, 1 w 3 osobach. A do mety przebiega sam konferencjer, pan Sebastian Nowak. Duże brawa, numer 112. I proszę Państwa, 38 i 268 to zawodnicy, którzy ukończyli 34 bieg. Numer 216, Tomek Rolnik. Duże brawa. Gratulacje, Tomku. I szanowni Państwo, informacja dla... 29, 261, 252, 118 i 119. Dziękujemy bardzo. Informacja dla wszystkich... 262 zawodnicy. A są ciekawi swojego wyniku. 257. 186, kolejna zawodniczka i 173 zawodnik, który ukończyli bieg. Numer 95, 144 i 171. Witamy na mecie. Numer 123 również ukończył 34 bieg. Szanowni Państwo, wyniki wszystkich uczestników dzisiejszego biegu są wrzucane online w tym momencie i można je sprawdzać na stronie maratończykpomiarczasu.pl. Kolejna zawodniczka numer 254 na linii mety. Witamy serdecznie. I następna zawodniczka numer 213 i zawodnik 233. Nie.
Numer 240 zbliża się do linii mety. 240 numerek, witamy na linii mety, a zaraz za nim 91. Dawaj, dawaj! Numer 142, 163, 224 i 31. To ta ekipa, która przekracza linię mety dzisiejszego 34. biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. Proszę Państwa, serdecznie witamy Pana Brukiewicza, szefa działu promocji Starostwa Powiatowego w Gostyniu, numer 288, numer 168, kolejny zawodnik i kolejna zawodniczka, numer 137, numer 77 zbliża się do linii mety. Duże brawa, proszę Państwa, i kolejna zawodniczka, numer 220. I zawodnik numer 232. Tata! Brawo! Tata! Szanowni Państwo, dobiegły linii mety, dobiegło już kolejny zawodnik. Bez numeru numer 258 jest na linii mety. 220 zawodników wybiegło, przybiegło już na linię mety, zatem czekamy na kolejnych. Numer 251. Przypomnijmy, że wybiegło nas 288. A zbliża się do mety numer 172, kolejna zawodniczka 34. ogólnopolskiego biegu imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i kolejny zawodnik numer 155. Witamy na mecie. I grupka zawodników numer 80, numer 36. Z tej grupki rybasta się zrobiła dwójka i teraz fantastyczny finisz. Zawodniczka numer 250 i 247, zawodnik z tym numerem w tej chwili przekroczył linię mety. Kolejne zawodniczki 284, 64 i numer 11, zawodnik z tym numerem ukończył bieg. Witamy wszystkich na mecie. Myślę, że daje nam mniej więcej to obraz, że 240 zawodników już dobiegło, czyli jeszcze no, około 40 pozostało. Około 40 za tą ekipą czekamy i kibicujemy im do samego końca. A ja przypominam zawodnikom o zwrocie chipów do tych koszyków, które tam stoją, ponieważ po zakończeniu dekoracji odbędzie się losowanie nagród dla zawodników, którzy zwrócą chipy. Numer 71 na linii mety. A tuż za nim zawodnik z numerem 309. Walczy do końca. Wszyscy walczą do końca. Duże brawa, proszę Państwa. I jest numer 104 w tej chwili. Zbliża się do linii mety. I w tym momencie ukończył 34 bieg. I kolejny zawodnik. I dwóch zawodników. Numer 9 i numer bez numeru, najmniejszy zawodnik. Numer Adidas. Duże brawa. I 132, kolejna uczestniczka tego biegu. Numer 162 jest na linii mety. Dziękujemy bardzo. 57, już prawie 58 minut biegu za nami. Numer 130 zbliża się do linii mety. Dziękujemy bardzo. I kolejna zawodniczka, numer 125, zbliża się do linii mety, a za nią numer 57. I w tej chwili zawodniczka z tym numerem ukończyła bieg 88. 88 i na taragach biega na wierzchnię linię mety. Czekamy dalej za kolejnymi uczestnikami dzisiejszego biegu. Numer 62 zbliża się do linii mety. Zawodniczka z tym numerem w tym momencie ukończyła bieg. I kolejni zawodnicy, zawodniczka numer 266, zawodnik numer 34 oraz kolejna uczestniczka biegu numer 188. Duże brawa! Wielkie zmęczenie, wielki upał, ale na twarzach radość. Radość, że się przebiegło 10 km dzisiejszym.